kibice Rumunii, podobnie jak ci w Płocku. Wiele obiecują sobie po występach Dinama w Lidze Mistrzów. Mam wrażenie, ogłoszono, no to można było oceniać, że w piątej kolejce dopiero Nafciarze będą faworytami. Czasu Zoltana Sitte. No i właśnie teraz między innymi Trastarson na środku rozegrania. Islandczyk klinczowany przez Zoltana Sitte, ale zabrakło tam chyba pomocy. Zabrakło. No i to Dinamo otwiera wynik tej rywalizacji. Nafciarze. Zarabec do 6 metra, rzut karny wywalczony przez Lidze. Były bramkarz Kielc i zawodnik wciąż Ordenu Wisły Płock, lepszy Płoczanin. Nie wiem, czy wtedy rzuty karne tak... Z występów w naszej rodzimej Superlidze, prawoskrzydłowy to Haukur Trastarson. Ostrzegani, goście o grze pasywnej, świetnie w obronie Leony Szusznia. Krajewski napędza kontrę. Ta Krajewski Cupara zatrzymuje skrzydłowego. Metra niż z kontrataku, tak nam się wydaje. Na całe szczęście myśli Brazylijczyk. Znowu Zarabec, Wisła Płock szukająca szybkiej gry. Tu była błyskawiczna decyzja. To jest najłatwiej do obrony dla golkipera Trastarson. Cupara zanotował 13 obron, grubo powyżej 30%. Szusznia szczęśliwie, piłka w siatce. Zdecydowanie szczęśliwie, było teraz to szczęście po stronie Nafciarzy. Dinama Bukareszt w poprzednim tygodniu. W pierwszym składzie wyszedł Izraelczyk Joaf Lumbroso. Langaro, wydaje się, że Brazylijczyk odżył w stolicy Rumunii. Teraz fatalnie pomylił się. Gracze. Trastarson z nieco mniejszym dorobkiem, a jeżeli będą sprzyjały sprawy zdrowotne, to być może po kilku sezonach będziemy liczyli kolejne bramki. Już w tym sezonie oglądaliśmy, teraz uczynił go Mirka Lilovic. Na całe szczęście Zoltan Sitte. W latach na przerwę. Występy w piku Sege. Zgodzić się na indywidualną karę. Miklós Rosta swego czasu dość niespodziewanie został etatowym wykonawcą rzutów karnych w... Michał Dasz. Ergo Fazekasz. Fazekasz ponowił akcję sprzed kilkunastu sekund, teraz na... Nad minutę. Cupara versus Krajewski. Wychodzi Cupara do 4 metra, ależ wysoki kozioł. Nie ma bramki. No za wysoki, zdecydowanie. Z Federicią mecz w Bukareszcie, tam ekipie Dinama. Nieudany początek tego meczu znowu dla bramkarza Orlenu Wisły, ale mam nadzieję, że to się zmienia właśnie w tych ostatnich akcjach. Fazekasz bardzo przytomnie, tyle że kolejny słaby. Langaro. Kaszparek, Trastarson z lewego pasa do obrotu, ależ kapitalnie to rozegrali goście, trzeba przyznać. 50. zamienił północne Niemcy na Danię i od tamtej pory rodzina w Danii mieszka. Michał Daszek, Zarabec, Sitte starają się grać bardzo szybko. Gospodarze, no muszą się lepiej przykładać. Dawidzika. Teraz cały czas nieobecny od wygranego Superpucharu Abel Sergio. Błąd tych... Takie to obrazki niezmiennie nam Wisła serwuje od kilku dobrych sezonów. Zarabec, Sitte. Zobaczenia, że jego zespół zrobił z bramkarza rywali mistrza świata. Tak, ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. Tymczasem stawiony reprezentant Polski, Daszek. Daszek. No i brawo, brawo, pan Michał. Zamienić ją właśnie na trafienie. Nie wiem, czy w tym sezonie, ale myślę, że w dwóch najbliższych w pucharach jest... Skrzydłowym, pamiętając, co wydarzyło się kilka chwil temu. Zoltan Sitte, znowu półgóra. To nie jest wysokość, po której gospodarze będą zdobywać dzisiaj. Kaszparek, troszkę inaczej wyglądał ten skład na tych pozycjach, ale Langaro pokazuje, że jemu miejsce od samego początku się należy. A wydawało się, że tempo tak, jeszcze bardzo raz dobrze będą to przesuwają. Bardzo dobrze przesuwają, ale kontynuujemy akcję. Nie zabrakło nam konsekwencji. Znalazł w końcu lukę Michał Daszek. Bił go na prawym pasie boiska. No i świetnie. Pogubił się Kaszparek. O to chodziło. Na prawym pasie. Dawidzik. Rzut karny. No jeżeli nie bramka, to startową. Zmieniamy wykonawcę siódemki w drużynie Orlenu Wisły. Daszek za Krajewskiego. Inny sposób wykonania, ale Cupara. No niestety, nie daje się Serb zaskoczyć. 5 danych interwencji. W stolicy Rumunii. Drugi sezon Cupary. W Bukareszcie.
skuteczni w ataku Gościu. Dodajemy goście grający w osłabieniu. My jeszcze może przypomnieć, że ostatni mecz, ostatnie bramki w elicie to były bramki zdobywane w finale Ligi Mistrzów Kielce kontra Barcelona. No i bardzo szybko. No właśnie, bardzo szybko melduje się z trafieniem Czarnogórzec. Dziś jest tak samo. Michał Daszek ze skrzydła, bardzo dobrze dysponowany jest dzisiaj Michał Daszek. Pomylił się. Były gracz Piku Seget, dostał piłkę, no i trafił. Pod nogą Hargrimsona, bo to Islandczyk jest teraz na placu. Micha Zarabec, fazę Kasz, jeszcze do skrzydła. No i za długo to trwa. Bo niestety zamiast być coraz lepiej, jest coraz gorzej. Trastarsson, wreszcie teraz dobrze, Hallgrímsson. Rzucał Islandczyk, broń. Tam miejsca dla naszych rozgrywających, kombinuje Fazekas, kombinuje Piroch. Ale luki się nie robią. Teraz w końcu pięknie to zagrali, ale bramka zaliczona. Nie, chyba. Miał pewne problemy, zanim wyswobodził się z objęć Mirsada Terzicia. Ali Zayn, faul w ataku. Dobrze tutaj rozejrzał się Lovromihić. Fazę Kasz. No ładna to była akcja, ale nie doprowadził niestety. Z tego nie wynika szkoda tej fajnej akcji w obronie, w której pogubił się Zayn, że nie udało się tego wykorzystać. Wisła dobrej gry w obronie, skuteczności bramkarzy, żeby w Lidze Mistrzów punktować. Taka reguła obowiązywała w pucharach w ostatnich latach, no i chyba w tym będzie podobnie. Ależ to była akcja z Zarabeca. Do 6 metra skutecznie Słoweniec. Cóż, za stary Lampard, żeby zmieniać centki. Mirsad Terzic, trafia Egipcjanin Zayn Mohamed. Na Węgry. Może coś się odwlecze, to nie uciecze. Zobaczymy, jak będzie się rozwijała kariera Pascua. Ali Zayn. Cierpliwie grali. To miało być zaskoczenie. Jak najbardziej wychodzi. Dawidzik, Dawidzik. Ajajaj. Półtorej minuty. Będzie Wisła przegrywać po 30 minutach. Pytanie, jakie będą rozmiary. Tutaj muszą grać dokładnie Lumbroso. Do końca Izraelczyk. Piłka dla... Piłką puścił akcję. Znowu dynamicznie, ale świetnie nawciarze. Tam było nieporozumienie. Szusznia, druga bramka. Momencie, wracamy do Płocka. Atakują goście z Bukaresztu. Gomez, Hallgrímsson. Jeszcze kilka sekund. Czy Wisła zdąży oddać rzut? Nie zdąży. No nie, nie zdąży. Nasze studio prosto z Orlen Areny. Zdajemy sobie szansę na to, że w 30 minutach ten obraz gry będzie jednak dużo lepszy dla nas. Były no niezwykłe. Tak, później ta kariera chyba się nie potoczyła tak jak... Rozumiem, że takie ma pomysły tener Sabatej. Czasami tak trzeba, ale ten teraz... pomysł? No właśnie, Zoltan Sita, już nie pamiętam, czy to Michał Złoteńko, czy Adam Wiśnie. Piłkarzy nożnych z Płocka mignęła przed momentem na trybunach. Czy piłkarze nożni coś wyciągną z Paryża? Dawidzika. Szkoda, że... No teraz musi Dawid wracać do obrony. Gomez. Na całe szczęście również rywale popełniają. Łysy jak kolano, Zoltan Sita, rzut karny. No może się podobać dziś. Czas zerka w stronę byłego reprezentanta Polski. To jest druga interwencja i to jest Palicho z tym, że Cupara obronił, ale przekroczył linię 7 metra Przemysław. Dobrze interweniujący, chociaż oczywiście interwencja nie będzie wliczała się w statystyki. Trastarsson nie ma niestety na tym końcu boiska interwencji Hallgrímsson. Zekasz do końca, nie ma Tina Lucina, w tym sezonie w Płocku wybrał się okazję przekonać się, jak silną ekipą jest Dynamo Bukareszt, prowadzony przez Szawiego Pasquala. Na wyjeździe przegraliśmy wyraźniej, różnicą 5 bramek, no i też siły pokazały trybuny w Bukareszcie. A propos trybun, to jest niewielki... Trafią się zachować po kibicowsku, krótko mówiąc. No niestety, jak już... Czas na środku, na prawej połówce Stanisław Kaszparek, Gomez, ależ to pięknie zrobił, Hallgrímsson jednak spokojnie, na plecach określany mianem profesora czy profesorem w Płocku.
Będziemy nazywać Zarabeca, ale tutaj mamy innego specjalistę od rzeczy niesamowitych. Michał Daszek, co za rzut! Gdyś dojrzejemy do tego, żeby otworzyć nieco szerzej kącik wspomnień. Rywale, aj, wtoczyła się piłka za plecami Hallgrimssona. Wydawało się, że obroni to Islandczyk. Cały czas plus dwa dla Dinama. Zoltan Sita, Michał Daszek. Szkoda, że nie kończył dachu sam, bo najtrudniejszą pozycję. Najpierw Sita. Że ta piłka spadnie za kołnierz, Cuparz, ale sporo brakowało. Rywale. Zupełnie inaczej, rzutem z rozegrania. Micha Zarabec, świetnie teraz Słoweniec. Bardzo szybko odpowiadamy, bo my musimy zacząć szybciej zdobywać te bramki. Gonimy wynik czasu. On naprzeciwko Trastarsona. Napędzają akcję rywale. Kaszparek, Pasqual. Trafia skrzydłowy. Wydaje się, że te cechy Hiszpan posiadł. Zobaczymy tylko, czy to będzie szczyt. Pięknie Dawid Dawydzik. Czy dzisiaj była w ogóle jakaś pomyłka, jeżeli chodzi o rzuty? Chyba nie. To w Orlenu Wisły, natomiast teraz też kapitalnie na boisku w Orlen Arenie. Zarabec. I Roch. Michał Daszek. No, chyba dobra decyzja o tym, żeby troszkę to poprzestawiać, żeby wstawić leworęcznego gracza na prawe skrzydło. Nie czołowy strzelec celi piwowarnej, ale no musimy też w obronie więcej pokazać. Tutaj musi być współdziałanie obrońców z bramkarzem, bo daleko nie zka. Ale musimy aktywniej wychodzić do reprezentanta Czech, Tomasz Piroch. Sędziowie uznali, że... Kolejny z reprezentantów Czech grający na prawym rozegraniu. No i będzie reagował trener Sabata, myślę, za moment weźmie czas, bo po trafieniu Gomesa, tak, już to się dzieje, Dinamo tego meczu. Zoltan Sita, weszło, mieliśmy teraz jeszcze czas przygotowawczy, to jest naprawdę wybornej dyspozycji. Kaszparek do 6 metra, to już dobrze opanowane jak rzut z drugiej linii. Achaj! Do pewnego momentu wszystko wyglądało filmowo wręcz w wykonaniu Gergo Fazek. Gomez odprowadził go Szusznia. Jest ostrzeżenie o grze pasywnej. Jeszcze Portugalczyk. Zmieścił. Faulowany był już Portugalczyk. Robili co mogli na wciarze. No ale rzut Węgra. I nic z tego. Czanie wsteczne uprawia z ławki rezerwowych Trastarson. Spokojnie Wiktor Hall. W pozycji siedzącej swojego rodaka nasz bramkarz Lovro Mihic. Świetnie i co najważniejsze, szybko zdobyta bramka Orlenu Wisły, bo za 10... Lumbroso na środku rozegrania, jego wejście w pierwszej połowie to nie był najlepszy fragment rywali z Bukaresztu, ale trafiają. Gubi się na tej prawej stronie, na całe szczęście znowu, kolejny raz, tym razem Lumbroso. Ostrzeżenie o grze pasywnej, tym razem bez kontaktu z w realiach Superligi i nie tylko. Kapitalne mecze w koszulce ekipy z Kielc, no a Mitja dziś popisał się przed momentem w Lidze Mistrzów przeciwko... ...między 6 a 9 metrem, proszę popatrzeć, tam Mirsad Terzić blisko Roszty. Wrzutkę zagrali i zakończyli ją skutecznie, ależ akcja. Nie tylko Wisła potrafi grać takie akcje, pokazali kilka z nich. Broniącej dziś ekipie Dinama Militaru wychodzi do fazy kasza, kończył jeszcze Janc, rzut... Ach, jednak Cupara! No dobrze, teraz możesz powiedzieć o tym, co się wydarzyło tydzień temu. Chyba czwarty. Langaro. Ciekawa teza, no ale liczę jednak, że Wisła się z nią rozprawi w najbliższych minutach. Będzie... Brozo, Langaro, Kaszparek. Brazylijczyk pokonany Hallgrimsson. No nie chcemy skreślać się na wciarze, ale mam wrażenie, że tutaj nic dobrego dla Wisły się nie wydarzy. Pasekarz naprzeciwko Militaru. Sita zgubił piłkę niestety. Cupara, szansa na łatwe, szybkie trafienie. Szansa wykorzystana. 5 bramek przewagi. 4 minuty i kilka sekund do końca meczu. Grać w tych minutach tak, jak w tym sezonie chyba jeszcze nie grała. No właśnie, musiałby się radykalnie zmienić obraz tego spotkania.
razie 9 interwencji zanotowano przy nazwisku Serba. Nie ma interwencji numer 10, jest bramka Michała Daszka. W końcu przyłamujemy się na 7 metrze, 6 niedostosowany. Kaszparek, Lombroso. Kaszparek odpoczął. Nie chcę powiedzieć, że wrócił silniejszy, ale trafia do siatki. Spotkanie. Zekasz. Chyba wpadło. Tak, tym razem wpadło, ale dużo dzisiaj interwencji Cupara zanotował. Przepis na kłopot. Langar. Langaro. Kaszparek wybrał piłkę z pola. Znowu Fazekasz. Tym razem precyzyjniej, tym razem mocniej trafi. Ale tutaj rządzą na placu rywale z Bukaresztu, Rosztach, Algrimson. No i kto wie, popatrzmy, Lovro Mihić! 24-26, minuta do końca! To jest ten problem, że już jeszcze do uratowania. No już nie, już nie. Od Izraela te szanse się skończyły. Jeszcze Zoltan Sita. Udało się wejść do najlepszej ósemki Ligi Mistrzów. No dzisiaj Dynamo pokazuje, że kto wie, być może ten cel uda się spełnić, ale zakończą wieczór zdobyciem kompletu punktów Michał Daszek na pożegnanie z pierwszym w tym sezonie Ligi Mistrzów występem Orlenu Wisły Płock. Na styku to jednak dowieźli, w sumie jednak...